9-letni Krystian Zabłociec z koło Radymna pilnie potrzebuje nowego wózka. W drodze do szkoły, przychodni, do lekarza czy na rehabilitację. Niepełnosprawnemu chłopcu zastępuje on nogi. Nauczycielki i uczniowie oraz grono najbliższych przyjaciół podjęło się zbiórki pieniędzy na nowy wózek dla chłopczyka. Indywidualny, robiony na wymiar. Potrzeba na niego około 7 do 8 tysięcy złotych. Część pieniędzy udało się już zebrać, ale nadal brakuje 5 tysięcy. Czy jest bardzo popularny w tym czasie? 9-letni Krystian jest niezwykle pogodnym i miłym chłopcem, uczniem trzeciej klasy niewielkiej szkoły podstawowej w Zabłoccach koło Radymna. I mimo tego, że porusza się w inny sposób niż koledzy i koleżanki, jest niezwykłym dzieckiem, bo zawsze pomoże innym. Krystian urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Wychowuje go mama, a pomagają dziadkowie. Od zawsze porusza się na wózku, ale teraz potrzebuje nowego, bo dotychczasowy stał się za mały. Jest też za ciężki, by Krystianek mógł samodzielnie go używać. Uczy się wejść na wózek i zejść, ale trudno mi wejść. Muszę sobie ręce wyćwiczyć, żeby wejść na wózek, bo tak nie dam rady. Wózek to są tak naprawdę jego nogi w codzienności. Czy wyjście z kolegami do kina, czy na spacer, czy jak jeździmy na rehabilitację. Krystian potrzebuje lekkiego, sportowego wózka. Mama obliczyła, że koszt jego zakupu wyniesie około 7 do 8 tysięcy złotych. Rodzina, przyjaciele, nauczyciele, koledzy ruszyli z pomocą, bo nikt nie chce zostawić Krystianka bez pomocy w takiej chwili. Krystian jest bardzo fajnym kolegą. Na przykład Krystian do mnie przychodzi czasami, ja też do niego. I nawet kiedyś jak nie miałam koloru papierowego, to mi pożyczył. Niezwykle koleżanki i miły, jak czegoś nie mam, to mi pożycza. Koledzy doskonale wiedzą, że teraz Krystianek potrzebuje ich wsparcia i każdy o to apeluje. Da pani radę. Dam radę. Ja się bardzo cieszę, Michał, że wy we mnie wierzycie. W akcję zaangażowała się też wychowawczyni Krystiana i cała szkoła. Bez wyjątku wszyscy, jak i cała szkoła, tak i cała tutaj postawa rodziców na zebraniu podbudowała nas jeszcze, żeby właśnie rozpocząć tą akcję. Wszyscy okazali wielkie serce, ale Zabłocce to maleńka miejscowość. Żeby zebrać około 7-8 tysięcy złotych, potrzeba jeszcze wsparcia z zewnątrz. Do akcji włączył się też fizjoterapeuta Krystianka, a apele o pomoc pojawiły się też w internecie. Taki wózek musi być dla niego odpowiednio dobrany. Wózek to musi być wózek aktywny, to znaczy wózek, który jest dużo lżejszy, zwrotniejszy. Przede wszystkim pomoże mu w lepszym funkcjonowaniu. Z roku na rok Krystian rośnie, potrzebuje też nowego sprzętu. Jedyne, co się nie zmienia, to jego pogodne usposobienie i wielka sympatia do wszystkich wokół. Cieszę się, że mam takie dziecko. To jest po prostu mój mały skarb. Mama założyła specjalny fanpage Pomoc dla Krystiana Greneczką. Można tam znaleźć wszystkie informacje na temat wsparcia dla chłopczyka.